23 mentorów. 30 menti właśnie pracowało nad budowaniem własnej marki. A wszystko w ramach programu Mentoring dla studentów, który po raz 9 realizowany był przez Centrum Współpracy z Biznesem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Studenci przy wsparciu doświadczonych mentorów dzielili się doświadczeniem z podopiecznymi. Każdy ze studentów realizował indywidualny projekt, ale wszystkie zmierzały do wypracowania optymalnych rozwiązań ułatwiających poruszanie się po rynku pracy, a tym samym dających najlepsze zatrudnienie. Skupiłem się z moją mentorką na wyznaczeniu dalszych celów, jakie chciałbym osiągnąć podczas jeszcze ewentualnych 2 lat studiów. Przede wszystkim skupiliśmy się też na rozwoju kompetencji z zakresu zarządzania projektami, ale też na poprawie takich rzeczy jak rozmowa rekrutacyjna, CV bądź listy motywacyjne. Jest lepsze spojrzenie na pracę, na biznes, na to, co można robić, jak to robić, jak można wybudować swoją markę osobistą. Ale też nie tylko właśnie perspektywa taka biznesowa, ale również takie życiowe, że i o budowaniu relacji, i o zdrowiu, o biznesie, więc naprawdę warty jest ten program, żeby tu przyjść, żeby tu być, więc naprawdę polecam. Podsumowanie półrocznego programu Mentoring dla studentów było okazją do złożenia gratulacji i podziękowań studentom i ich mentorom. To dzięki partnerskim relacjom, które nawiązały się między nimi, łatwo można było zdefiniować potrzeby i możliwości rozwoju żaków. Mentorzy potwierdzają, że zaangażowanie studentów i ich konsekwentna praca skutkuje już tym, że nabrali doświadczenia i mają podstawową wiedzę, by swobodnie poruszać się w zawodowym świecie. A o to przecież chodziło. My spotykaliśmy się raz na 2 tygodnie. Spotykaliśmy się u mnie w pracy, zawsze mieliśmy przygotowaną agendę przed spotkaniem i opracowaliśmy poszczególne tematy. Wyszliśmy z założenia, że uda nam się wszystko osiągnąć i tak też się stało, łącznie z prezentacją. Więc wydaje mi się, dla mnie to był pierwszy raz generalnie, kiedy brałam udział w tym projekcie, ale wydaje mi się, że wszystko wyszło bardzo fajnie. Najważniejszą rzeczą, którą udało nam się zrobić, to jest przygotowanie ankusza do rozmów rekrutacyjnych, czyli przegląd jego CV, rozmowy, powiedzmy competency-based interview i przygotowaliśmy się generalnie do tego, żeby mógł znaleźć jak najfajniejszą pracę. Od 100, 200 czy od 300 lat każdy rzemieślnik, czy każdy malarz, czy każdy znakomity profesor budował swoją markę. Dzisiaj do tego mamy techniki internetowe, mamy media społecznościowe, no i te, z którymi ja współpracowałem, bardzo fajnie to rozwijają. To właśnie tutaj się narodziło to, moja taka tożsamość pełna, to kim jestem i co sobą reprezentuję. To tylko fragment jednej z kilkunastu przygotowanych na zakończenie programu prezentacji. Wszyscy studenci potwierdzili potrzebę i konieczność współpracy z doświadczonymi przedsiębiorcami, bo przekłada się ona na zdobywanie tak potrzebnych na rynku pracy nowych kompetencji. Generalnie mówię o tym, w którym miejscu tak naprawdę teraz jestem i z jakimi borykam się problemami lub sytuacjami, które mnie napotkały i również jak to się odnosi do wielu ludzi, wielu rówieśników w mojej sytuacji i co tak naprawdę o tym wszystkim sądzę. Już zakończyłem studia i jest to dość taki nadzwyczajny czas, ponieważ jest to moment, w którym trzeba określić, co się będzie robić dalej w życiu i jak to mniej więcej będzie wyglądać. Naprawdę dużo można z tego wynieść. Na przykład rozwój jakiejś umiejętności, czy wskazanie pewnej ścieżki. Można przyrównać ten program do takiej latarni, to będę mówił już podczas swojej prezentacji, gdzie on, latarnia pozwala Ci spojrzeć dalej, spojrzeć Ci za następne wzgórze, bo po pierwsze jest położona wysoko, a po drugie oświetla Ci drogę. I właśnie osoba, która już osiągnęła sukces w danej branży, jest właśnie taką latarnią, która może Ci doskonale wskazać, co robisz dobrze, a co źle. Mentorzy i menti skupili się więc na wypracowaniu własnych marek. A każda marka to nie marketing, PR, okładka w znanym magazynie lub wywiad telewizyjny. Studenci dowiedzieli się, że marka to solidny fundament, na którym oparte jest zaufanie i wiarygodność nie tylko samego człowieka, ale i jego przedsięwzięć. Przez okres pół roku praktycznie, bo od listopada do końca maja, spotykało się, pracowało nad ich własnym rozwojem, nad ich poznawaniem obszarów związanych z konkretnymi kierunkami studiów i rozwojem zawodowym. Myślę, że nawiązały się też ciekawe interakcje. Tak jak słyszymy od mentorów, również oni korzystają i czerpią nową wiedzę o tym, jak funkcjonują dzisiaj młodzi ludzie. Więc zarówno menti, jak i mentorzy wskazują na duże korzyści tego
projektu, a nas jako organizatorów zachęca to do tego, żeby go kontynuować, bo widzimy w tym duży sens również. Najcięższy ten proces koordynowania tego procesu jest na samym początku, gdzie trzeba zrekrutować mentorów, trzeba zrekrutować mentee, a potem zadbać o to, żeby każdy znalazł swoją parę, nazwijmy to, tak? Czyli żeby każdy dopasował i pod względem zainteresowań, i pod względem wykonywanej pracy, czy aspiracji studentów, ale też pod takim zwykłym, pod względem charakteru, tak? Żeby każdy dopasował się w tych parach jak najlepiej. Program będzie realizowany także w kolejnym roku akademickim. Osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie, zapraszamy do śledzenia strony Centrum Współpracy z Biznesem. Tam będziemy i naszego Facebooka. Tam będziemy na bieżąco umieszczać informacje o tym właśnie, jak będzie wyglądała rekrutacja, w jaki sposób się do nas zgłaszać. Program to efekt inspiracji, który zaczerpnięty został z doświadczeń partnerów z Niemiec i Wielkiej Brytanii, a realizowany jest w biurach karier współpracujących w ramach Dolnośląskiej Sieci Biur Karier. Rafał Sterczeński, Centrum Współpracy z Biznesem.